No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony. Kolejny odcinek Awatara i DLC The Skybreaker, łamacze niebios na moim kanale. Zapraszam do oglądania, zadanka poboczne, robimy sobie bez spiny, sprawdzamy, które są ciekawe, które nie. Znaczy ja sprawdzam, a wy po prostu oglądacie gotowy produkt. Ale, moi drodzy, jestem w ogóle, gdzie ja jestem. W ostatnim odcinku byłem już w miejscu, gdzie bębny mogę dostać, ale teleptowałem się do obozu wielkich zawodów z tego względu, że chciałem sobie zrobić porządek w ekwipunku. Oczywiście tego nie zrobiłem, no ale dlaczego? Dlatego, że dostałem dwa projekty. Błyskawicowy długi łuk mistrza, o tyle o ile to mnie nie interesuje, bo 262 punkty maksymalnie można zdobyć, plus moje mistrzostwo wytwarzania to daje jakieś 280. Ale płomienny ciężki łuk mistrza, 333 obrażenia mi to daje. Jest potrzebny korzeń legendarny. Jeżeli nie wiecie, gdzie jest korzeń legendarny, to zapraszam do odcinka po prostu gdzieś tam z lokacjami odnośnie tych korzeni. No tak, ale ty sam nawet tego nie wziąłeś. No tak, bo tam wymaga się mrocznego konia, a ja gdzieś tam nie grałem. Dzisiaj to ogarnę. Nie wiem, ile odcinków nagram z Awatara, ale na pewno gdzieś tam sobie luzem pochodzę, polatam i pozbieram to. Także to i druga sprawa. Chciałem sobie wytworzyć zwyczajnie jedzonko i sobie wytworzyłem. Dobrze, a teraz zajmijmy się już tym zadaniem, które gdzieś tam powinniśmy robić, czyli niech zabrzmią bębny. Zwróćmy te bębny naszemu tutaj gdzieś będą te bębny, nie? Naszemu klanowi, przyjaciół. A oprócz tego, gdzieś tutaj powinna być skrzynunia, nie? To taka lepsza. Którą, w ogóle te wszystkie skrzynki, które nie mogłem ogarnąć, to teraz tak jakby... Wait, what? To teraz będą, przynajmniej powinny mi się pokazywać i być możliwe do złamania kodu ich, aby splądrować. Czekaj, no tam gdzieś mi to pokazuje. Czy ja będę musiał pod ziemię wejść? Gdzie tu może być jakiś... Szukajmy bębna. Jeżeli byście byli żołnierzami ZPZ, gdzie byście ukryli bęben? Bęben maszyny losującej został zwolniony. To jeszcze działa? Normalnie działa. Kurza stopa, ty. Gdzie byście ukryli to? Tam? Powolutku, nigdzie się nie spieszmy. Tu na pewno nie ma. No to jest żółty bęben, nie sposób go przeoczyć, nie? Nie sposób go... O, czekaj, tu mamy otwarte badziewie. Ale nie, no tutaj nie ma tego bębna. Tu mamy skrzynunię, na pewno. Przeszukajmy ją sobie. Części zamienne się zdecydowanie przydadzą. No i my tutaj za dużego wyboru nie mamy. My tutaj za dużego wyboru nie mamy. Na stacji paliw Alfa. Stacja paliw Alfa. Tutaj gdzieś? Nie. Teoretycznie tam mi pokazuje, nie?
Czyli trzeba by było jakoś się dostać po prostu tam do środka. Niemniej jednak... Nie ma za bardzo możliwości, aby to zrobić. Chyba, że ja sobie... Tu jest jakaś skrzynunia, nie? Chyba, że ja sobie wejdę tak... Tu coś... No właśnie, tu... Czy nie było możliwości zejść po prostu niżej w którymś tym? Pomieszczeniu, czekaj... O. Daylan, mamy. I found another drum. Daylan, to twój cały ten? To twój, twoja cała odpowiedź na to wszystko? Czekajcie, te projekty muszę, cholera. Odepnij, odepnij, odepnij. O, żeby mi to tam nie widniało. No dobrze. To mamy zrobione. Tu w takim wypadku i tak już żadnej skrzyneczki nie rozwalę. Czemu mi skrzyneczkę... Czemu mi tą skrzynkę pokazuje? Co jest? Ona jakaś taka... Może to jakiś pro... Tutaj coś jest. Ale nie, i tak nie mam tego. I tak nie mam już więcej tutaj sadzonek tarsiu. Także nie ogarnę tego. Tutaj nie mogę się teleportować, więc to by trzeba było po prostu ubić. No i tutaj muszę przelecieć, dobra. Czy polecieć. Więc tak. Nie ten przycisk. Wiecie, GH koło siebie jest blisko. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nie pomylił przycisków, nie patrząc na klawiaturę, jak, czy to jak pisze do kogoś, czy... Ej... A, tam poleciałeś, dobra. Nawet... Dobrze? Nie, nie dobrze. Tutaj... O, w tamtym kierunku lecimy. To jest często gęsto w pracy, gdzieś tam jak maile piszę, to też muszę uważać, bo człowiek stara się gdzieś nie patrzeć na tą klawiaturę, tak? No i nie zawsze to wychodzi. Takie... No, to życie, nie? Dobra, czy tu... Przelecimy sobie tutaj nad tą placówką. Zobaczymy, czy gdzieś tam skrzynka mi się nie będzie świeciła. Bo odkąd mam naprawionego tego Seeda, to ja teraz... Opuszczona placówka ZPZ. Ale to mi nic nie daje, nie? Tak, nic to nie daje. Idziemy tam dalej. Kurde. Gdzieś słyszę jakiś helikopter, ale mam nadzieję, że mnie nie będzie atakował. Nie mam ochoty z nimi się bić dzisiaj. No, Szebi, ale w ostatnim odcinku się biłeś. Tak, 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 ale to wiecie. W ostatnim odcinku się... Matko, jak ja lubię latać, no. Przyjemnie. Wiecie co, dobra, uznam, że ten dodatek jest warty swojej ceny, no. Ten sezon pas. Dwa dodatki, kurde, możliwość ponownego zwiedzania tutaj. Okej. Okay. Teraz, panie kolego, to ja muszę sobie wylądować. Aha, tu jest od razu jeszcze porucznik, który można, którego można ubić. Jeżeli nie wiecie, o jakiego porucznika chodzi, to... tutaj. Tu. Dobrze naoliwiona maszyna, na 25 poziom. Ale dobrze, ja sobie to ogarnę. Czy tu jest mroczny koń? Tak. I'm here. Okay, so, a fun thing. Their water and oil pipelines are connected. Two things you don't want to mix. There's safeguards and stuff, but first, turn the water valves to get those all ready to go. Could be a Zespa drum here. No może być ten dwa zadania w jednym zrobię. Dobra, to teraz tak, panie kolego.
Najpierw sobie poznacz. Czemu to się otworzyło? Nie wiem, nie chcę wiedzieć. Dobra, tam. Tu. Ja pierdzielę, ile jest. Och, ty wlecił. Przeładuj. Aj, nie mogę tego wysadzić. Najpierw może tych ludków sobie poubijajmy. Czemu on... Dobra, nie wiem, co się wydarzyło przed chwilą, ale lud. Nie! Oj. This is the RDA. Show yourself. No powiem wam szczerze, że jestem w szoku, że się... udało mu mnie ubić. Dobra, pięknie. Teraz tak, to mamy. Tu mamy chyba coś, możliwość obrócić. Dobra. Zawór zrobiony. She will try to hurt us any way she can. Of course. I'll keep her far away from them. No one's collecting that bounty. God damn it, czekaj. Poszło. Poszedł. Nie ma wzywania tego posiłków.
Dobra, czy ja kogoś jeszcze tutaj uszkodzić muszę? Tak, tam mamy system ostrzegania wczesnego. Więc ogarnijmy to sobie. Oj, tutaj. Pięknie. Chcemy te opcjonalne zrobić zadania. Z tego względu, że to zawsze jest dodatkowy exp plus dodatkowe nagrody, nie? A nóż widelec dostanę coś fajnego. Dobra, wydaje mi się, że to jest git. Osłabić bazę dowodzenia, dobra. Teraz idziemy tam. Oj, nie trafiłem. Tu mamy jakieś... O tak, patyki. Patyki mi się przydadzą. Martwi mnie, że tu jest... O właśnie. Tu jest bardzo dużo miejsc, gdzie ja... Dobra, wytwórzmy sobie. Gdzie ja mogę znaleźć ten bęben. Gdzie oni mogli ukryć ten bęben. I to jest troszkę... problematyczne. Pociski burzowe, przyda się. Życie, przyda się, na maksa, dobrze. Dobra, tu mamy ten drugi. Zawór. Dobrze. Dobra, ta już się zainteresowała. Poszedł. Dobra, pociski mamy. Przeładujmy sobie od razu. Dobra, na razie idzie wyśmienicie. Gdzie? A, tu. Pięknie. Hop, dobra, tutaj mamy coś. Odwróć się. Odwróć się. Dobra, nie trafiłem. Nie, no jak? No dobra, chyba wszystko mamy, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą, nie? Tam to zrobiliśmy. To co, to teraz tylko... Przejdźmy jeszcze się tutaj w głąb. Żeby nie było, że coś pominąłem. Bo tu tak, tu mamy ten ostatni zawór. Tu mamy skrzynunię, oczywiście ją sobie przeszukajmy. Pociski oszałamiające. Dobra, to mamy. Jak tam to? Jest git. Wszystko przeładowane. Rzućmy okiem. Tam mamy możliwość patyków zebrania. Mniejsze obozy. No i chyba co? Ale dalej mi nie zaznaczyło tych obozów. Dlaczego? Dlatego, że gdzieś Szewi jeszcze nie masz ogarniętego tego. Dobrze.
Dobrze, dobrze. Sprawdźmy zatem. Tutaj może? Nie. Tu? Tam coś? Dobra, życie mam, no tak, mam na maksa. Tutaj teoretycznie, ale to ta babeczka pewnie wyjdzie stąd. Tu nie. Tu też nic nie zrobię, wejdźmy sobie tu na górę. Nic mi to nie dało. A, jak nie? Dobra, opcjonalnie. Tam. Już wszystkie obozy? Jezus, nie jeszcze, dobra. To ogromne bazy mają to do siebie. O, tutaj jeszcze. Dobra. Ja nawet, wiecie, ja... O, tu. Ja po prostu strzelam na ślepo, nie? Bo ja nie jestem pewny, czy to chodzi o to, żeby właśnie te... rafinerie porozbijać, nie? Bo tak było w poprzednim miejscu, nie? Pamiętacie? Jeżeli oglądaliście. No i dobrze. I więcej, wydaje mi się, nie ma poza tamtym głównym tym. Dobra, idziemy tam. Nie będziemy godzinę grali tutaj w jednym miejscu. Też mi się średnio tak... Tam mamy jakąś skrzynę, nie? I oczywiście, że ją ogarniemy. Bang. Przeszukajmy. Granat ogłuszający. Przyda się. Water is ready to flow. What will it do? Contamination. Both supplies will be ruined. For now, anyway. Try to find a terminal and turn off the safeguards for the water. Dobra, terminal. Chyba, że to chodzi o... w ogóle inną miejscówkę, tak sobie teraz. Placówka wsparcia Charlie. Czekajcie. No, tak sobie myślałem. Tak właśnie sobie myślałem. Że to niemożliwe jest, że tutaj ten... Tak, Szebi, tak sobie wmawiaj, że tak myślałem. Dobra, tutaj... Tu... Czyli praktycznie straciłem niepotrzebnie czas. Ale... Jeżeli oglądacie mnie już od kilku odcinków, to zdążyliście się przyzwyczaić do tego, nie? The safeguard is off. Now we need the other side of that coin. You know, I don't think I've ever seen a coin in real life. Sorry. Dobra, to teraz tak, aktywuj pompy paliwowe. No i s'il vous plaît. Mogę sobie tutaj chodzić, skoro nie ma nikogo. Pociągnij, dobra. Mówisz, masz. I tam jeszcze mamy. O. Sakwa na amunicję jest pełna, dobra. Gdzie jest ten cholerny bęben? Hajs, kopertę i coś tam dalej. I tam jeszcze mamy. The oil pumps are going now. It'll all flow into the central tank, just waiting for you to rain on its parade. Unlock the last safeguard from the terminal. It might win you a face-to-face with Lieutenant Price, though. Aha, dobra, będzie ten lieutenant, tak?
To teraz tak, panie kolego. To ja bym na przykład chciał... Właśnie nie wiem, co ja bym chciał. Czy ja bym chciał tutaj te burzowe pociski? Dobra, zobaczymy. No 10 sztuk będzie. Odwrót. God damn it. To mnie napierdziela. Fuck. Dobra, idziemy dalej. Czy ona się zregenerowała, czy mi się wydaje? No jak? Muszę się tu schować, bo... Świetnie. Po prostu świetnie. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, kuźwa, wiedziałem. Oh, fuck. Zastanawiające jest, że oni mnie tak napierdzielają tutaj.
Dobra, chwila. Tu nikogo nie ma, więc luz. Chwila, niech życie mi się zregeneruje. Dobra, zginął. There you are! A jestem tutaj, i co? Dobra, chwila, moment. Na razie z tym leczeniem się wstrzymam. Gdzie ona jest? O, panie! God damn it. Mamy to. Dobra, udało się. Nie bez problemów, ale... Dzień bez powtórki, dniem straconym, nie? Lieutenant Price jest down. Odzyskano dla Pandory. Czy ja dostanę punkt jakiejś umiejętności na przykład? Czy nie bardzo? Not a great haul. Should have dealt with those small camps first. Hey Colonel, what's up? Yeah, was just wondering how's things? Only seen you at briefings now, and we do those online. Thought we would be hanging out a bit more here on the Western Frontier, you know? Showing the Blues their place side by side, kicking some ass, maybe torching a village or two, you know, fun. Got me stuck here babysitting this outpost, and I'm not mad or nothing, but it ain't where the action is, right? I can dig being held back in case things get really heavy or something, but it's kind of a drag. So I'm just saying, I'm right here, coach. Put me in the game, yeah? No dobra, to mamy zrobione. Czemu amunicja jest pełna, jak właśnie przeładowałem? To mamy zrobione, ale nadal nie znalazłem bębna. Gdzie ten bęben może być? Macie jakiś pomysł? Bo ja nie bardzo. Kurde. Może gdzieś właśnie koło tego głównego miejsca. Ale wydaje mi się, że to nie powinno być tak, że najpierw musisz pokonać tego głównego bossa i później dopiero dostajesz ten bęben. Tutaj to nie powinno być tu. A co do tych mniejszych baz, że łup byłby lepszy, no pewnie by tak było, ale co człowiek poradzi. Dobra, czekajcie, bo jeszcze jakiś kompensator chyba dostałem, nie?
Hamulec wylotowy. Nie, to nie to, bo tu mam legendarne, czyli to podejrzewam do karabinu szturmowego. O tak, skuteczna taktyka. No i proszę bardzo, bierzemy to. Bierzemy to, zawsze to jest do przodu coś. Dobra, bo jest 35 minut. Moi drodzy, ja robię tak, robię pauzę, szukam tego bębna. Jak znajdę ten bęben, to oczywiście wam pokażę miejscówkę. Być może ktoś nie będzie musiał chodzić tyle co ja. I będzie po prostu wygodniej. Dobra, także ZW. Jezus Maria, no powiem wam, jeżeli chcecie zobaczyć, ile mi to zajęło, to w lewym dolnym rogu, macie czas do końca odliczanie, nie? Ile będzie trwała premia z jedzenia, które brałem. Zobaczcie przed przerwą, ile miałem, zobaczcie, ile teraz jest, nie? I teraz, co najlepsze, jak popatrzę w dół, to pokazuje mi gdzieś, że jest pod ziemią ten bęben, nie? A teraz zobaczcie, to. Tu jest żółty kontener. Tam walczyliśmy, walczyliśmy z bossem. Ja jestem dokładnie w tym miejscu. Tutaj o. Idę sobie do żółtego kontenera. I jest bęben. Got another drum, Baylan. No po prostu masakra, nie? Czy dobra, no może wam udało się szybciej to ogarnąć. Nie mówię, że nie, bo też to jest może, to może być spowodowane tym, że gdzieś tam mi, no przeoczyłem to zwyczajnie, ale no tragedia, nie? Tragedia. Dlatego ja sobie robię chwilowo przerwę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, przerwę taką, że odcinek, nie? Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz. Widzimy się w następnym odcinku z Awatara. Jednocześnie z tego też miejsca zapraszam na inne serie na moim kanale. Być może coś podpasuje wam do gustu. Świeże tematy to Resident Evil Remake, czy chociażby Once Human. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.